Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się top 5 aplikacji, tym razem na marzec. Tak więc przejdźmy do rzeczy i zaczniemy od aplikacji Calco. Jak sama nazwa powinna Wam już wskazywać, jest to aplikacja do obsługi po prostu kalkulatora. Możemy wykonywać za jej pośrednictwem proste obliczenia matematyczne. I to jest sam interfejs aplikacji. Tutaj z boku mamy oczywiście wysuwany taki pasek z historią naszych obliczeń. Tutaj możemy wyczyścić tą historię lub przejść do ustawień. I to, co właśnie mnie urzekło w tej aplikacji, to są rzeczy ukryte w ustawieniach. Tutaj możemy się przełączać pomiędzy dwoma motywami, czarnym oraz białym. Sobie dajmy na to teraz włączę biały. Możemy zmienić ten kolor towarzyszący. Oczywiście możemy też ustawić, żeby tekst całej aplikacji był w tym kolorze, co jest na górnej belce. No i możemy oczywiście pogrubić tekst, tak więc według mnie jest to naprawdę bardzo ciekawa aplikacja pod względem tego, że można ją bardzo fajnie sobie spersonalizować. No i oczywiście spełnia swoje zadanie tak jak powinna, czyli bez problemu możemy wykonywać na niej proste obliczenia. Następną aplikacją jest aplikacja Flow. I jest to aplikacja poświęcona głównie dla kierowców. I po prostu podczas naszej drogi wykonuje różne pomiary. Tutaj możecie zobaczyć, że mamy podział na dni tygodnia, więc fajnie, że możemy statystyki sobie podejrzeć z różnych dni tygodnia. I oczywiście aplikacja mierzy drogę, jaką przebyliśmy, ile czasu byliśmy w samochodzie oraz średnią prędkość. I ten cały proces robienia tych pomiarów uruchamiamy sobie przez tą ikonkę jakby kierownicy. I po prostu już jakby ten tryb aplikacji, podczas której jedziemy sobie po prostu i aplikacja wykonuje pomiary, jest już właśnie uruchomiony. Mamy również informacje na pasku powiadomień, że droga się zaczęła. Możemy oczywiście sobie zapauzować albo zakończyć. I wszystko nam się może też wyświetlić na mapach. Mamy maksymalną prędkość, średnią prędkość. Tak więc naprawdę aplikacja jest dość rozbudowana. No i tutaj mamy z boku oczywiście wysuwany pasek. Możemy podejrzeć wszystkie nasze podróże, a także przejść do ustawień. Aplikacja jest bardzo fajna i jest dostępna za darmo w Google Play. Kolejną, trzecią aplikacją jest aplikacja Link Bubble. Jest to jakby taka zupełnie nowa przeglądarka internetowa na Androida. I zaraz Wam pokażę, dlaczego jest ona zupełnie nowa. Oczywiście możemy tu sobie przejść do różnych ustawień, mamy ich całkiem sporo. Ale głównym jakby zastosowaniem tej aplikacji, mamy tutaj moją historię, załóżmy, że otworzymy sobie taki link, możemy sobie wyjść i aplikacja ma jakby takie pływające powiadomienie, coś na wzór właśnie tego, co jest w aplikacji Facebook Messenger. I oczywiście możemy sobie kliknąć. Teraz nie mam uruchomionego Wi-Fi, ale normalnie by się strona wczytała po prostu bez najmniejszego problemu. I fajne jest to, że to powiadomienie możemy sobie przemieścić do jakby takiego kółeczka z udostępnianiem do jakichś różnych portali społecznościowych. Możemy to sobie dodać do Pocketa albo po prostu usunąć. Aplikację również Wam polecam, ale uważam, że jej wersja płatna, która kosztuje niecałe 15 zł, ma odrobinę przesadzoną cenę. I ograniczeniem wersji darmowej jest to, że możemy otworzyć tylko jeden link. Dobra, czwartą aplikacją, jaka znalazła się na mojej liście, jest aplikacja Minote. I tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku recenzowałem Wam, a w zasadzie pokazywałem w tamtym top 5, czyli na luty, pokazywałem Wam aplikację Notes Reborn. I tam narzekałem na to, że po prostu nie ma żadnej synchronizacji i znalazłem aplikację, która posiada już tą synchronizację. Aplikacja Minute synchronizuje się z naszym kontem Google i nasze notatki są przechowywane na Google Drive. No i oczywiście możemy tu sobie wysunąć pasek, jak w większości nowych aplikacji. Mamy tutaj nasze kategorie notatek. Możemy oczywiście sobie dodawać tutaj tym plusikiem i dowolnie nazywać, a także istniejących kategorii możemy sobie zmieniać kolory jakby, więc to jest bardzo też fajna rzecz. No i oczywiście notatkę dodajemy przez plusik, możemy sobie dodać kategorię, dodać do niej zdjęcie, więc naprawdę możliwości są całkiem fajne. No i oczywiście mamy opcję wyszukiwania naszych notatek. Ostatnią aplikacją, jaką chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest aplikacja Postr i służy ona po prostu publikowania różnych statusów na portalach społecznościowych, bo wiele razy jest tak, że po prostu chcemy opublikować ten sam status na dwóch portalach społecznościowych i musimy to jakby powtarzać tą czynność.
A z tej aplikacji możemy bezpośrednio sobie właśnie przejść, zrobić ten po prostu, upublicznić status na kilku portalach społecznościowych. Jak możecie zobaczyć tutaj właśnie z lewej strony mamy wysuwany pasek, na którym możemy podejrzeć przypisane do aplikacji konta. Konta możemy dodać właśnie tym klawiszem opcji i opcją Add Account. I aplikacja obsługuje kilka właśnie portali społecznościowych, jak tych najpopularniejszych, czyli Facebook, Twitter. Mamy też LinkedIn i Tumblr, więc naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście możemy sobie dodać tu zdjęcia, lokalizację i po prostu opublikować nasz status. Więc aplikacja też jest całkiem ciekawa. Tak więc to było na tyle w tym top 5. Mam nadzieję, że te aplikacje przypadną Wam do gustu i się spodobają. Przypominam również o trwającym na moim kanale konkursie. Bardzo zachęcam Was do zgłaszania się, do wygrania całkiem fajne case'y na Nexusa 5 i 7. Tak więc ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.